Marcinie, Marcinie, zapraszam do wywiadu. Akcji. No Marcin, no muszę to powiedzieć, no to nie tak miało być, prawda? Co tam się wydarzyło od samego początku? Silny chłopak. Silny chłopak. Faktycznie, no nie udało mi się go zastopować tymi moimi czasami przednią ręką. Tam udało mi się wybronić przy siatce to obalenie. Natomiast tutaj faktycznie tym pędem Piotrek mnie przewrócił. Ciężko mi tam było coś zrobić, no ponieważ ja, jak wiecie, no nie za dobrze się czuję w tych technikach parterowych. Bardzo chciałem przeprosić tutaj mojego trenera Damiana Herczyka, który bardzo dużo mi serca poświęcił. Myślę, że to wybronienie tego obalenia to oczywiście jest robota Damiana. Na przykład, natomiast no nie tak to miało później wyglądać. Ja myślę, że już to mówiłem kilka razy, ale już chyba naprawdę już będę się z wami żegnał. Piotrkowi życzę wszystkiego dobrego. Jest jeszcze nie rozbity, nie wywalczony i niech mu się wiedzie jak najlepiej, Szybyku. No ja nie wierzę, że ta piękna historia tak się kończy. Marcin. I to jeszcze przy tak małej publiczności. To nie może tak być. Ja na to osobiście nie pozwolę. Chciałem zapytać jeszcze o to trzymanie się siatki. Odjęto ci za to punkt. Czy w jakiś sposób wpłynęło to na twoją koncentrację, motywację? Czy w momencie, kiedy straciłeś ten punkt, już tak trochę jakby wypadłeś z tej walki? Nie, no nikt nie zakładał, że ta walka skończy się na punkty, więc cieszyłem się, że udało się to wybronić. Natomiast później tam widzę parę tych lewych sierpów Piotrkowi weszło, ale przetrzymał przed swoją serią i tyle. Marcin, widzę w twoich oczach ogromny smutek i muszę zadać to pytanie, bo też opinia o tobie bardzo się zmieniła od czasu, kiedy dołączyłeś do Fame MMA. Bardzo dużo osób patrzy na ciebie jak na takiego Nestora polskich freakfightów, na takiego ojca i nie chcemy, żeby ta historia zakończyła się w taki sposób w pustej hali. Ja chcę cię zapytać w tym momencie, czy możemy się spodziewać jednak kolejnych walk Marcina Neimana w Fame MMA? Przecież kolejka do ciebie wciąż jest długa. Jeżeli zrobicie mi jakieś ładne pożegnanie, to być może jeszcze raz się skuszę, no tylko, że trzeba też odpowiedni matchmaking zrobić, żeby ten rywal nie był taki silny jak ten bestia. Dobrze. A więc Marcinie, dziękujemy ci bardzo serdecznie i mamy nadzieję, że to jednak nie była twoja ostatnia walka. Dziękujemy. No dzisiaj Piotrek pokazał się tutaj z lepszej strony, więc Piotrze, zapraszamy cię. Marcinie, dziękujemy ci. Dziękuję bardzo.